Na to pytanie stara się odpowiedzieć Jiri Hawelka, autor znakomitej sztuki wystawianej obecnie w Warszawskim Ochteatrze. Jiri Hawelka to czeski reżyser, aktor i dramatopisarz. Autor komedii Piątek. Wspólnota mieszkaniowa granej obecnie na deskach teatru Krystyny Dżandi, a także w jej reżyserii. Lekko dopasowana do polskich realiów, sztuka jest genialnym obrazem społecznych relacji małej wspólnoty w której odbija się kontrast całego społeczeństwa różnorodności poglądów i postaw. Hawerka jest mistrzem obserwacji, perfekcyjnie różnicuje ludzkie typy, charaktery i mentalność obywateli dawnego bloku wschodniego. Mimo ponad 30 lat od zmian ustrojowych nadal jesteśmy nieufni i podejrzliwi względem siebie. A nasza mentalność przesiąknięta jest po części nostalgią za poprzednią epoką, a także zwyczajnym wścibstwem i zazdrością. Mikroświat zebrania wspólnoty mieszkaniowej jest niemalże dokładnym odbiciem naszego podzielonego społeczeństwa, które tylko w sytuacji zagrożenia umie się zjednoczyć. Spektakl, rozegrany w formie prawie siedzącego spotkania lokatorów, iskrzy znakomitymi dialogami, dobrym tempem i ciętym, dosadnym dowcipem, a półtorej godziny mija jak w okamgnieniu. Dzięki za oglądanie.